Stanisław jest dziadkiem Ami i oni oboje w pewnym momencie, dosyć wcześnie właściwie w naszej historii, rozpoczynają śledztwo, żeby wyjaśnić, dlaczego Ami piesek zginął w bardzo podejrzanym wypadku drogowym. Dziadku. Tak? Czy ten, kto to zrobił? Zapłaci za to. Wpadniemy go, obiecuję ci. Kiedy Stanisław i Ami wyruszają za sprawcami wypadku, jedną z rzeczy, które załadowują do tegoż kampera, jest cała szafka broni, przeróżnych strzelb, dubeltówek, karabinów, co by sugerowało, że Stanisław nie jest takim zwykłym myśliwym. Jednym ze sposobów skutecznej infiltracji jest przeniknięcie na teren wroga kanałami otwartymi. Byliśmy z dziadkiem gołębie i nagle zemdlał. Spokojnie. Mówiąc wprost, trzeba sprawić, aby wróg sam cię do siebie zaprosił. Stanisław ma taką dosyć intrygującą przeszłość, nie od razu wyjaśnioną, więc ja nie będę wyjaśniał. Jest to fajna postać do grania i fajna relacja jest tam między Stanisławem i jego wnuczką. On ją traktuje właściwie na wpół jak osobę dorosłą. Powtórz plan. Przenikam na teren wroga, lokalizuję obiekt, fotografuję go, przeprowadzam rekonesans wewnętrzny. A jak go już spotkasz? Oddaję dwa strzały. Pierwsze w klatkę piersiową i drugi w głowę dla pewności. Co? Żart. Razem jeżdżą na polowania. Właściwie w pierwszym odcinku on ją bardzo uroczyście pasuje na myśliwego. Pasujecie na rycerza świętego Huberta, patrona myśliwych. Bądź prawym, mężnym i uczciwym myśliwym. I równie uroczyście wręcza jej strzelbę, która należała do jej ojca. Wow. Teresia jest przemiłą osobą, jeśli chodzi o samo aktorstwo. Ona ma pokaźny dorobek teatralny. Jest aktorką wielce zdyscyplinowaną i bardzo doświadczoną.